Jeżeli chcesz w realny sposób wesprzeć mój kanał, obejrzyj proszę ten film do końca. Możliwe, że będzie to wymagało zarezerwowania chwili wolnego czasu. Przygotowania są co rusz przerywane zadaniami służbowymi, kwestiami rodzinnymi, kwestiami remontu mojego domu, który odbywa się w tym momencie. Tak więc odrywam się od tematu i wracam. Robi się już naprawdę chłodno, wieje zimny wiatr, często zaczyna padać deszcz, tak więc to jest niezłe preludium do blisko miesięcznego planu wyprawy w takich warunkach pogodowych. Natomiast najważniejsze jest to, że mam przygotowany już szkielet mojej łodzi. Wykonałem pokład, czyli podłogę w postaci podłużnych gałęzi dowiązanych do wręgów. No a dzisiaj już jestem na etapie, w którym zamierzam o właśnie ten duży baner reklamowy starać się już montować do ramy mojej łódki. Tak więc powstanie szczelny kadłub. Natomiast zanim zamontuję baner, muszę jeszcze zabezpieczyć właśnie ten baner przed przetarciami ze strony drewnianej konstrukcji łodzi. To znaczy w ruch pójdzie duct tape, myślę, że pójdzie też pianka pod panele podłogowe, którą zamierzam złożyć parokrotnie i dzięki temu jeszcze między drewnianą konstrukcję a zewnętrzny baner jeszcze wyłożyć taki improwizowany dywan, mięciutki. Czy to przeżyje, nie mam do tego pojęcia, no ale zabieram się do roboty.
Wreszcie mogę z dumą zabrać się za przedostatni etap budowy mojej improwizowanej łodzi. To znaczy pokrycie drewnianej konstrukcji, która jest dodatkowo jeszcze zabezpieczona białą pianką. Pokrycie jej powierzchnią banera reklamowego. Ten baner ma wymiar prawie 3 metry na prawie 6 metrów. Tak więc dość spory prostokąt. Zobaczymy, możliwe, że trzeba będzie go ciąć, a może umiejętnie zawijać. Bardzo się cieszę, bo łódka jest już w zasadzie gotowa. Pozostaje tylko pokombinować ze wzmocnieniem poszycia specjalną taśmą klejącą do membran dachowych. Podobno jak dobrze złapie, to bardzo się utwardza i świetnie trzyma. Tak więc możliwe, że woda nie rozpuści tej taśmy klejącej i zamierzam nią wzmocnić całe dno od zewnątrz. Natomiast ta łódka wygląda właśnie w ten sposób. Tak więc tu jest dziób, tam jest rufa. Nie do końca jestem zadowolony z ukształtowania poszycia. Ono, tak jak widzicie, łamie się gdzieniegdzie. Tak więc nie jest to gładki, opływowy, nautyczny kadłub. Będzie to się bardziej zachowywało jak barka desantowa z Normandii niż kajak, który będzie szybko przecinał wodę. Tak więc na pewno na tego typu barce dużej prędkości nie rozwinę. Mam nadzieję, że woda będzie dobrze opływać te wszystkie załamania. To jest rufa, tak więc mam nadzieję, że te pofałdowania no jakoś szczególnie nie będą mnie hamować. Nie będą ograniczać mojego tempa. Najważniejsze, żeby dziób nie stawiał oporu. Dziób też musiał mieć dwa załamania, takie zasadnicze. Jedno po tej stronie, a drugie
a drugie tutaj, ta linia. Tak więc no na pewno nie może być to kieszeń, która by stawiała opór wodzie. Woda będzie napierała z tego kierunku. Więc tak prezentuje się to moje pływadło. Dzisiaj to jest tylko test całego takielunku i masztów. Chciałem zobaczyć, jak to się będzie zachowywać jeszcze zanim wyruszę. Z tego względu, że spływu nie zaczynam tu, gdzie jestem, czyli na Warmii. Ale aby scenariusz mógł zafunkcjonować, muszę się przerzucić aż na Śląsk. Natomiast zanim zapakuję swoją łajbę na pakę wynajętego busa i zanim przewiozę ją, no muszę wykonać jakąkolwiek minimalną próbę. Nie mam czasu niestety wykonać próby na wodzie, tak więc pozostaje mi tylko podwórko gdzieś tam w pobliżu domu, przy moim blaszaku. No tak to wygląda, już wiem, że maszty są zbyt słabe. Trzeba będzie je wymieniać na jakieś mocniejsze, bardziej sztywne. Na pewno trzeba będzie zastosować większe olinowanie, czyli stabilizację masztów praktycznie w osi podłużnej łodzi, aby przy wciąganiu żagle na maszty, aby te maszty się po prostu nie schodziły w jedną stronę. Ale jak na razie jestem zadowolony, w bardzo dużym tempie wykonany ważny etap pracy. Września, a ja z pomocą mojej kochanej żony, która właśnie trzyma ten telefon i nagrywa filmik, jadę w miejsce, w którym będziemy zrzucać łódkę z paki gdzieś w krzaki, aby się zrymowało. Łódkę zamaskujemy i łódka będzie musiała zaczekać do jutra. No a jutro 28 planowo powinienem już zacząć wszystko instalować tam na brzegu.
No i mam nadzieję, że upłynę jutro pierwsze kilka kilometrów. No i oby tylko nikt się nie dorwał w nocy, niepowołany do mojej łódki. Trochę mam z tym stresu, ale zrobić inaczej nie możemy, ponieważ musimy dzisiaj zwalniać pakę busa. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl.